Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selene! Zobaczcie, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jest to oczywiście cały ogromniasty zestaw od Play-Doh. Jest to zestaw Kitchen Creations i oczywiście będziemy tworzyć bardzo zdrowe śniadanie i także tworzyć je będą Wasze ulubione, nowiutkie króliczki bunnies. Także jeżeli kochani jesteście ciekawi, co takiego ciekawego nasze króliczki przygotują, koniecznie oglądajcie dalej! Kochani, zobaczcie, co takiego mamy w calusieńkim zestawie. Jest oczywiście nasz ogromniasty palnik, na którym będziemy mogli podgrzać nasze śniadanko. Mamy także, kochani, patelnię, którą będziemy mogli właśnie położyć w tym miejscu, albo w tym miejscu, żeby właśnie podgrzać nasze potrawy. Mamy dwa talerzyki, idealnie dla naszych zwierzaków. Mamy także sztućce. Mamy miseczkę, żeby na przykład coś gdzieś przechować. Mamy także taką łyżeczkę do nakładania na przykład sałatek. Mamy także foremeczkę do na przykład bekonu, do innych dodatków, do rybki, do jajka. Mamy także łyżkę, którą możemy nakładać różne rzeczy albo na przykład odwracać jajecznicę. Mamy także wałek, a także mamy 5 kolorów od Play-Doh. Czerwony kolor, pomarańczowy, żółty, zielony i biały. No i oczywiście, kochani, mamy także na naszym palniku różne foremki. Zobaczcie, mamy różne pieczarki, brokuły, kalafiora, krewetkę nawet mamy. Mamy także listki, mamy także marchewki. Także naprawdę możemy zrobić bardzo spory zestaw śniadaniowy. To już mamy wszystko przygotowane. No chodź, chodź, widzę, że się do mnie przyczepiłaś. No jestem, jestem, ale super, że będziemy razem tworzyć cudowne śniadanko. Od czego by tu zacząć? No nie mogę się zdecydować. Ja myślę, że możemy zacząć od jajecznicy. No to uwaga, uwaga, trzeba wziąć foremkę do właśnie jajecznicy. No to najpierw bierzemy żółty kolor, żeby zrobić cudowne żółtko w naszym jajeczku. No to bierzemy tego tak dosłownie troszeczkę, nawet jeszcze mniej. O, już Wam pokazuję ile. Na przykład taką malutką część żółtego i wkładamy tą część właśnie na sam środeczek tutaj naszego jajka. Widzicie? Dosłownie tak troszeczkę. Dokładnie. I teraz bierzemy oczywiście białą ciastolinę i wyciągamy, ale tym razem no nieco już większą ilość. Nawet możemy sobie troszeczkę jeszcze dołożyć. I jak już mamy, to możemy to wszystko razem połączyć ze sobą. I teraz będziemy mogli to wszystko wkładać do naszego jajka. Zobaczcie. Wkładamy, wkładamy i uciskamy z każdej strony. I za chwileczkę będziemy się mogli, kochani, pozbyć wszystkich niedoskonałości z boku. Zobaczcie, widzicie? Także uciskamy, staramy się, żeby wszędzie była równomierna tak jakby ilość naszej ciastoliny. I się pozbywamy resztek z boków takich. To nam wychodzi właśnie poza naszą foremeczkę, widzicie? Dokładnie. No i gdy już to mamy, to możemy po prostu delikatnie wyciągnąć naszą jajecznicę. Uwaga! Super! Ale mamy piękną jajecznicę. No to co? Teraz przejmują stery nasze zwierzaki. Wow! Ale wyszła cudowna jajecznica. No ale czekaj, czekaj. Rozbiliśmy jajko, teraz trzeba je podgrzać. Musi być gotowe. No to uwaga, uwaga, podgrzewamy. Włączamy palnik i już się może tutaj smażyć. No dobra, no to musimy dbać o to. Super. A w tym czasie możemy wykombinować coś nowego. Jak myślisz, co byśmy mogli przygotować? Ja myślę, że może to być na przykład jakieś warzywko. Ja mam ochotę na marchewkę i na pieczarkę i może na kalafiora. Dobra, super. No to zabieramy się do roboty. Żeby zrobić marchewkę, wystarczy skorzystać z gotowego szablonu, który jest właśnie na naszej kuchence. Na początek wystarczy odrobinę zielonego
włożyć dosłownie na tą końcówkę naszej marchewki. Dokładnie tak. I następnie wziąć pomarańczową ciastolinę i włożyć na właśnie resztę foremki calusieńki nasz pomarańczowy, kochani, kolor. A więc gdy już mamy pomarańczowy kolor, to możemy go wkładać. Oczywiście, gdy mamy go za mało, to trzeba go po prostu dołożyć. Super! No to dokładamy i przyciskamy. No ale coś czuję, że jeszcze nam troszeczkę brakuje. No to dokładamy naszego pomarańczowego kolorku. I po prostu, jak już będzie wszędzie pięknie zapchana foremka, czyli w sumie już, to możemy powoli wyciągać naszą marcheweczkę. Tylko tak, żeby się nie zepsuła. O, zobaczcie! I teraz, gdy mamy jeszcze jakieś z boku niedoskonałości, kochani, już Wam pokazuję. Ostrość. Czy na mnie się zawiesi? Tak. Widzicie, gdy mamy niedoskonałości, wystarczy się po prostu ich pozbyć. Albo na przykład odrywając. Albo na przykład też możemy, kochani, o, możemy także przyklepać, żeby nie musieć po prostu odrywać. Widzicie? O, możemy tak doklepać z każdej strony i nasza marchewka będzie już praktycznie gotowa po takim doklepaniu. O, widzicie? Już jest pięknie uformowana. Ta-dam! Gotowe! Czas się zabrać za pieczarkę. No to wystarczy biały kolorek właśnie powkładać na miejsce foremki, gdzie jest pieczarka. No to wduszamy wszyściuteńko i jak już mamy gotowe, to będzie można za chwilę wyciągnąć, ale fajnie. No to uwaga, wyciągam i praktycznie mamy pieczarkę. Także gotową. Możemy po prostu jeszcze z każdej strony doklepać. Tutaj, gdy mamy tego troszeczkę za dużo, to urwać. Dokładnie tak. I praktycznie pieczarka także jest gotowa. Wow! No to teraz możemy się zająć na przykład jeszcze kalafiorkiem. No to także mamy taką foremkę z tyłu, dokładnie tutaj. No to znowu musimy wziąć, kochani, uwaga, białą ciastolinę. I tam właśnie za naszym palnikiem jest miejsce na naszego kalafiora. No to bierzemy białą ciastolinę i oczywiście wkładamy do środka. Jak nam trochę brakuje, to tak jak przy każdym razie dokładamy tyle, ile potrzeba. I gdy już foremka jest zapełniona, a widać, że bardzo jest zapełniona aż po brzegi, to teraz, kochani, wystarczy tak naprawdę wyciągnąć i zabrać wszystkie niepotrzebne rzeczy z boku. Widzicie? O, zabieramy. I jak już wszystko pięknie, kochani, zabierzemy, to będziemy mogli już położyć na nasz talerzyk. Ale się cieszę, że tak super nam wyszło. No, naprawdę wyszło super. No to teraz może podzielmy wszystkie warzywka na pół, no i także jajeczniczkę. O, dobry pomysł. No to weźmy nóż i po prostu naszego kalafiorka przedzielmy na pół. O, dokładnie tak. No i tak samo z naszym pieczarkiem, czy tam z naszą pieczarką, to chyba ona. No i jeszcze marcheweczka, super. No i gdy już mamy przekrojone, to możemy wziąć właśnie ten element i o, sobie ładnie, pięknie nałożyć i przełożyć na inny talerzyk. Dokładnie tak. Nakładam teraz kalafiorka i przekładam na drugi talerzyk i jeszcze marchewka. Wow, dobra. No to teraz możemy wziąć także naszą jajeczniczkę i możemy przekroić ją oczywiście już na patelni. No to uwaga, przekrajamy naszą jajeczniczkę. Super. No i teraz znowu wystarczy sięgnąć właśnie po ten element i nakładamy na nasz talerzyk. O, pięknie. I mamy już super gotowe śniadanko dla każdego. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobało robienie wspólnie takiego właśnie śniadanka z samych zdrowych rzeczy.
A jeżeli filmik Wam się podobał, to czekam na Wasze łapki w górze. A jeżeli macie ochotę, kochani, być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie oczywiście, kochani, subskrybuj. A my się widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa!